Drodzy w Chrystusie, zapraszam Was serdecznie w najbliższą niedzielę, by zastanowić się nad słowami wyjętymi z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 2 rozdziału. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Drodzy, tekst ten jest tekstem bardzo obrazowym, wskazującym na to, że kultura hebrajska przede wszystkim posługiwała się obrazami, w których uczestniczył Pan Bóg. Pan Bóg ingeruje fizycznie w stworzenie człowieka. Tchnie w nozdrza jego dech życia. Jest to coś, co jest bardzo intymne, coś, co jest bardzo ważne. Krew człowieka zaczyna tętnić, a serce jego bić. Dzisiaj w naszej kulturze, dosyć mocno wyrosłej z kultury greckiej, heleńskiej, dosyć może i pruderyjnymi są obrazy stworzenia człowieka. Człowiek, który żyje tylko w swojej ideologii duchowej we wnętrzu, a nic nie czyni na zewnątrz, czyli nie podejmuje ryzyka, nie podejmuje decyzji. Tak tworzy Pan Bóg człowieka. Człowiek tak naprawdę w pewnym momencie, mając wszystko z łaski Bożej, wypędza się sam z raju. Któż powiedział Ci, że jesteś nagi? Zapytał się Pan Bóg Adama. Przecież stworzyłem Cię takiego, jakim jesteś. Czemu się tego wstydzisz? Drodzy w Chrystusie, otrzymaliśmy wiele od Pana Boga. Jesteśmy też również za to odpowiedzialni. Nie żyjmy tylko w naszym wnętrzu, w naszej duchowości, ale przede wszystkim żyjmy w naszych relacjach z bliźnimi, decydujmy, bądźmy odpowiedzialni, bo na to człowiek został stworzony, by uprawiać ogród, który jest dla niego. Nie odrzucajmy tego ogrodu, który jest radością i szczęściem, bo przecież Pan Bóg chce nam błogosławić, a nie przeklinać. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Na ten temat będziemy chcieli więcej porozmawiać na naszym niedzielnym nabożeństwie, na które Was serdecznie zapraszam.